Dzień dobry wszystkim, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Jak widzicie, znowu jestem z moją mamą i dzisiaj postanowiliśmy, że popróbujemy nowych przysmaków, które dostałem od firmy Pole na Stole, za co serdecznie dziękuję. I sobie pomyślałem tak po prostu, że okej, dostałem jakieś tam rzeczy, mógłbym to po prostu popróbować, mógłbym, nie wiem, po prostu sprawdzić to i powiedzieć, czy dobre, czy złe, czy z moją mamą, czy bez. Ale postanowiliśmy z moją mamą, że zrobimy właśnie jakiś challenge'ik, w którym będziemy próbować kombinacji dwóch smaków oto tych rzeczy. Oczywiście z zamkniętymi oczami, żeby było trudniej i żeby było po prostu, żeby ten challenge nie szedł po prostu na marne, że tylko próbujemy i koniec. Kto nie zgadnie, wysyła dyszkę? Wysyła dyszkę na jakiś szczytny cel, czyli po całym challenge'u, kto ile nie zgadł, jak ja na przykład nie zgadnę czterech, to będę musiał cztery dyszki wpłacić na jakąś tam fundację, czy na jakiegoś tam dzieciaczka, który potrzebuje tych pieniędzy. Także jeśli jesteście zainteresowani tym filmem, jeśli chcecie zobaczyć, kto jest lepszy, kto ma lepsze wyczucie smaku, to zapraszam. Do you wanna dance? Yeah. Zaczynam? No nie, kamień, nożyce. Dobra, papier, kamień jak zwykle. Do jednego zwycięstwa, kto wygra, ten pierwszy karmi. Dobra. Dobra? Dobra. Jedziemy. Mamy, po ile robimy w ogóle rzeczy? Po cztery? No, po cztery kombinacje. Zróbmy, umówmy się, że będą cztery kombinacje jedzeń i kto nie zgadnie, ten wpłaca później hajsik na jakiś szczytny cel. Dobra, ale nie boję się wcale, bo wygląda na bardzo dobre. Znaczy wszystko wygląda naprawdę bardzo dobrze, ale nie wiem, jak to będzie smakowało po prostu w kombinacjach. No ale dobrze, zobaczymy. Także kto karmi? Dobra. Trzy, cztery. Aha, to ty mnie karmisz, tak? Dobra, gotowa? Tak. Szeroko buzia. Moja mama przed tym mówiła, przecież ja znam to wszystko, więc to jest takie łatwe, ale jak jest w kombinacjach, to może być średnio z tym wszystkim. No dobra, naprawdę, co? Pyszne. No naprawdę, kozak. To jest miód z cynamonem. Dobra. A to drugie to jest coś w czekoladzie. Czekolada? To jest coś w czekoladzie, czekolada? No. Ale co w czekoladzie? Śliwka jakaś. Posłuchajcie, trzeba odpowiedź? Mhm. To jest, mamo, już możesz wyzdjąć. To jest miód z cynamonem. No. I figi w czekoladzie. O. Także niestety albo stety, wisisz dyszkę. A już dwie rzeczy to są? Dwie. To jest pasztet wegański? Tak. Nie, nigdy nie jadłem pasztetu wegańskiego, także po prostu pomyślałem, że... Bo ja znam te rzeczy, jakie tam są, więc okej, pasztet wegański. I żurawina. Niestety nie. Porzeczka z miętą. Chyba nie czuć porzeczki z mięto. A dobra jest? Smaku? Bardzo dobra. Masz. Spróbuj sobie. Pyszna, taka kwaskowata. Jest taka nuta mięty, nie? No, jest. Dobra, bo ja bym tutaj już skończył ten challenge i bym zaczął to jeść, ale okej. Jedziemy. Będziemy konsumować. Po filmie zaczynamy wszystko. Dzisiaj jest cheat day. Moja mama też ćwiczy, jak widzicie, bo jaracie się na Instagramach, że moja mama ćwiczy. A zobaczcie, co jest. Staram się. Dobra, kolejna rzecz. O, nie. O, no nie wiem. Otwieraj. Ale to jest pyszne bez kitu. To jest masło te orzechowe. To jest migdał, ten w miodzie chyba. No bez kitu, ale jakie? Jeszcze musisz masło trafić, bo są dwa. Znaczy na to jest masło orzechowe. Z? Orzechowe z waniliami. No, dawaj, trzy, cztery. Nie wiem, orzechowe. No z białą czekoladą. Zaliczamy czy nie? Zaliczamy, bo to... No dobra. Nie będzie już zaliczone, no bo może przy tych migdałach, przy wszystkim trudno zaliczyć, ale... O, ale to jest rewelacja. Jak to smakuje? To też smakuje jakoś. No to... Jak jakiś, jak te... płatki śniadaniowe w miodzie, te... Czyli... Nie, Jezu, wiesz które?
Oblane, smakuje to jak płatki oblane miodem, takie. Nie, no to kółeczka takie. Nie kół, nie, znaczy też, ale te takie jak cornflakes, tylko że słodkie. A wiem, ale no, nie wiem, jak się zaraz zapomniałam, ale to jest pyszne. Jest sobie. Nie, proszę mnie. Raz, dwa, teraz tu. Raz, dwa, teraz tak, tak i tak. Już? Tak. Sama muszę spróbować, bo wygląda pysznie. Co to jest? Kurde, a weź jakąś podpowiedź, daj. Malutko, bo w ogóle nie miałem nikogo. Różowe. Różowe? Mhm. Żurawina? Nie, dobra, przegra. A drugiego nie rozpoznałam. Ja w ogóle nie czuję, jak dostałam, jakbym dwie żurawiny dostał. To jest, kochani, maliny w miodzie i masło bananowe. Pokażmy. W ogóle nie. Masz łyżeczkę. W ogóle tego masła. A to możesz, masła orzechowego, masła bananowego nie czuję. Bo to jest taki krem bananowy, tak? Coś takiego jak jakiś gerberek, nie? Mhm. Taki, wiesz, deserek bananowy. No taka kombinacja może zabić twoje mężczyzny. Banan. Nie? Tak. Tak? No. A to drugie, co to? No co to? Co to? Wiem. Dawaj. Musztarda. No nie, ale no ty musztarda, musisz coś nazwać, no. Musztarda z suszonymi pomidorami. Ty masz dobrą pamięć do tego wszystkiego. Nie, po prostu. Dobrze, musztarda. Wyczułam nutkę. Suszonego pomidora. Musztarda z suszonymi pomidorami i banany suszone z surowym kakao. A, no to widzisz. No dobra. Chyba jestem słaby w tą grę, naprawdę. Chyba kobiety mają po prostu lepsze kubki smakowe. Jak z tego filmu, co ty zawsze oglądałeś? Ślepa? Ślepa furia. Ślepa furia. Jak byłem mały, oglądałem ślepą furię ile razy? 10 razy dziennie. Widzicie jakie to wychowanie było, że moja mama puszczała mi, wiecie, wy sobie oglądaliście jakieś tam dobranocki, to a moja mama puszczała mi ślepą furię 10 razy w dzień. I się dziwić teraz, że zryta psycha? Nie. No to dobre, same dobre rzeczy. No, dobra, nie? Znaczy tak, na pewno to jest morwa w czekoladzie. Tak. Bo już byś mi figi nie dała. A, no tak. Dobra, bo otworzyłaś? A z czym to? No właśnie, to jest bardzo dobre. To może być... A to morwa taka pyszna. Dobra, no. Jakby małolacik, to morwy z drzewa zbieraliśmy. I były rewelacyjne, nie? No i na ziemi nawet leżały, nie? Takie dojrzałe. To jest, wiem. Miód z wanilią. Strzeliłem, dobra. No dobra. Puszcz. Ale nie mam pojęcia. To, czyli podejrzewam, że to słodkie to nie wiem na pewno co jest, a to te warzywa takie suszone. No dobrze. No ale drugie nie wiesz, tak? Nie. Na pewno? Strzelasz? Nie wiem. Dobra, słuchajcie, to jest po prostu warzywa suszone i to najprawdopodobniej był pomidor albo burak, ale chyba bardziej burak. No i pijane bakalie, czyli owoce suszone w rumie. Już nie wiem co to by ci pomieszać. No dobra, już wiem. A? Come on. Ale nie widzisz na pewno? No mamo, proszę cię, nie uważ swojej rodziny. Rodzinie tak. O. Jestem adoptowany? Wiem. Może podmieniony w szpitalu. Kupię! Nie zgarnę. Musztarda? A to drugie? A to słodkie? No na pewno! Nie wiem, dawaj. Co to jest? Dynia z imbirem. Fak, w ogóle tego nie czuć. Nie? No wiesz, musztarda przeważa. Musztarda prawie smakowo. Wszystko. A, jaka to konsystencja. Dobry. Jak takie jelly. Dobra, później pojemy. A ta musztarda z suszonym pomidorami. Ja dyni nie lubię, to mi nie smakuje. Od kiedy? Dyni nie lubię? No. Nie lubię dyni. Mamo. Dobra, otwieraj. Paszczu. Co to może być, mama? Ale to jest jedna rzecz. Nie. Czekolada i masło bananowe. Niemożliwe. Nie było tu masła bananowego. Owo. Dobrze, także powiem wam szybko podsumowując. Jak wyszło? Wyszło tak, że jest remis, czyli po czterech rundach mamy po dwie dyszki wpłacamy. A na tym całym filmiku tylko cały czas gębą ruszam.
To jest taki kulinarny, powiedzmy, challenge. Także dziękuję za oglądanie. Jeśli chcecie, wchodźcie sobie w linki na dole. Zostawię wam link, gdzie wpłaciliśmy hajs. I link do pole na stole, bo sami sobie popróbujecie, bo naprawdę niektóre rzeczy mi nie smakują, dlatego że po prostu ich nie lubię. Nie lubię dyni, ten paszet wegański jest taki sobie dla mnie, ale słodkie rzeczy są naprawdę kozakiem. Także dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pożegnaj się, mamo? Nie dawaj, siema nara! Siema nara! Boom!